konferencję prasową po meczu Sztajnia Ponialeszna Odolanowia Odolanów. Zacznijmy od zespołu gości, pan trener Grzegorz Żyto. Jak pan skomentuje to dla was szczęśliwe spotkanie? No, tak, przed meczem liczyłem, że musimy przynajmniej jeden punkt stąd wywieźć, ponieważ przegraliśmy poprzednio 3 mecze. Chcieliśmy tą serię w jakikolwiek sposób przerwać, żeby tę sezon zakończyć takim pozytywnym akcentem. Udało się na tyle fajnie, że dzisiaj te 3 punkty zostaną w Odolanowie i jesteśmy zadowoleni z tego. Mhm. Dzisiaj jest okazja, bo kończymy jak gdyby granie w tym roku. Jak pan podsumuje swój zespół w tej rundzie? Jestem generalnie zadowolony z postawy drużyny. No, troszkę do tej czwartej ligi wyszliśmy takimi kuchennymi drzwiami poprzez te baraże. Ten okres przygotowawczy mieliśmy troszeczkę utrudniony. Mieliśmy problemy też z pozyskawaniem zawodników, bo nikt nie chciał do nas przyjść w momencie, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że w tej czwartej lidze będziemy grali. Później już sezon ruszył i zespoły zaczęły rozgrywać swoje mecze, więc ciężko było pozyskać kogokolwiek. Gramy praktycznie tymi samymi zawodnikami, którzy tam was wywalczyli. Myślę, że te 20 punktów, biorąc pod uwagę te dwa dodatkowe mecze z rundy wiosennej, to uważam, że tyle, to było takie totalne minimum, które mieliśmy zdobyć i nam się udało. Cel zespołu to jest utrzymanie tej czwartej lidze? No, jak każdy zespół, no, w sporcie jest tak, że będziemy walczyć zawsze o zwycięstwo i o najwyższą pozycję. Tak, no, co będzie po sezonie, to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Marek Kamiński, zawodnik gości. Co twoim zdaniem decydowało o tym, że dzisiaj z Leszna dowodzicie 3 punkty? Myślę, że przede wszystkim charakter. Charakter i zaangażowanie wszystkich zawodników na boisku. Pokazaliśmy serce. Wyszliśmy bardzo zmotywowani na mecz, bo 3 porażki pod rząd, no, to już można nazwać pastą. No i trzeba było ją w końcu przełamać. Trzeba było w końcu wejść ten 3 punkty. Był taki moment, wydawało się, że jednak tam troszkę wam sił brakuje, też krótka ławka dzisiaj zespołu, ale w końcówce znowu tam ugryźliście jeszcze dobrze się tą drugą bramkę, co dało zwycięstwo w tym meczu. No, może tak, krótka ławka, ale myślę, że sił nie brakowało. Jak było widać na boisku, cały czas walczyliśmy do ostatniej minuty, co świadczy nawet ostatnia bramka. Nie podawaliśmy się, nie chcieliśmy się bronić, cały czas atakować. Trzeba oczywiście, że daliście ci o każdą piłkę niezwykle ambitnie do samego końca, także to oczywiście trzeba podkreślić. To było chyba kluczem do sukcesu. Zdecydowanie. Walka na boisku. Dziękuję bardzo. Gospodarze, pan trener Jędrzej Kędziora, prosimy o podsumowanie tego spotkania. Przede wszystkim gratuluję gościom zwycięstwa. No, spodziewaliśmy się, że to będzie trudny mecz, dlatego że po pierwsze Odolanów potrzebuje tych punktów bardzo, zresztą my też, ale po 3 porażkach widzieliśmy, że się nie odkryją, tylko raczej postawią na defensywę. No i ta defensywa dzisiaj była bardzo dobra i nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Tak? Atak pozycyjny nam nie wychodził kompletnie, było wiele niedokładności. Nie do końca graliśmy tak, jakbyśmy chcieli, ale przede wszystkim te niedokładności, ta gra jeszcze w ten zagęszczony środek i to powodowało, że przeciwnikowi było łatwiej piłkę odebrać i skontrować, co robią dobrze i tak naprawdę chyba, że tak powiem, z tego słyną, jeżeli chodzi o grę. No, tak jak mówię, jak byliśmy przy piłce, to te ataki pozycyjne były wolne, były mało w nich kreatywności były, nie było takiego zaangażowania i tutaj się zgodzę w 100%, że dzisiaj na nas ta ambicja, to serce zespołu z Odolanowa, wystarczyło, wynik mówi sam za siebie. Panie trenerze, ale ten mecz nie może nam też przesłonić, bo dzisiaj też myślę, że okazja jest do podsumowania tej rundy, że to jednak była dobra runda dla naszego zespołu. No tak, chciałem tak naprawdę do tego nawiązać, żeby ten jeden mecz nam nie przesłonił tego całego sezonu, bo myślę, że on jest naprawdę udany, 33 punkty. Wiadomo, że przy dzisiejszych wynikach jeszcze mogliśmy gdzieś tam doskoczyć, jakbyśmy, no ale taka jest po prostu piłka. My mamy swój cel, wiemy, co mamy robić. Trzeba się po prostu umieć zachować i jak się przegrywa, jak się wygrywa, jak jest remis, patrzymy ogólnie. Chcemy zająć takie bezpieczne miejsce, czy tak jak sobie założyliśmy. Chcielibyśmy być w pierwszej trójce, jakby się coś udało więcej, to po prostu będziemy o to walczyć. No. I dlatego tylko pod takim kątem szkoda straty punktów w takim meczu, ale ogólnie no to myślę, że jesteśmy zadowoleni, tylko że zawsze jak się na koniec wygra, to jest po prostu przyjemnie się pracuje i to jest właśnie cała ta sztuka. No ale chyba nie zamieniłbym tego 20 punktów i wygrać ostatni mecz, a 33 i przegrać ostatni. Także myślę, że tak i tak mimo wszystko, że przeciwnik dzisiaj bardzo fajnie grał i to myślę, że jednak jeszcze jesteśmy w lepszej sytuacji niż on. Druga runda, właśnie może być drugi mecz, drugiej rundy wiosennej. Czy pan preferuje granie o tej porze jeszcze, czy to nie ma znaczenia? Nie, no,
pogoda jest okej, boisko też jest dobre, także nie ma o czym mówić. No, bardziej widać już po zawodnikach trochę zmęczenie. Ten sezon był taki, no, że gdzieś tam cały czas walczyliśmy o tą górę, to napięcie było cały czas, praktycznie nie możemy. No. Wyniki i zwycięstwa powodowały, że po prostu bardzo chcieliśmy w każdym meczu, nie? I dzisiaj to zmęczenie takie trochę może wyszło, aczkolwiek nie chciałbym gdzieś tam wgłębiać się bardzo mocno w jakąś analizę, bo nie czas i miejsce. Jest boisko, jest dobra pogoda, to jakby było zamrożone, by woda stała, to może był problem, ale myślę, że ani my, ani goście nie mogą narzekać na boisko, ani na warunki. Było fajne, także jeżeli była taka możliwość, to graliśmy i już. Jasne. Dziękuję bardzo. Tomasz Wiśniewski, w czym upatruje się tej porażki, twoim zdaniem? No tak jak już kolega Dwieciny powiedział, brakowało tego charakteru, mi się wydaje, tej chęci zwycięstwa. Ja przyczyna pokazała od początku, że mocno im na tym zależy. My jakby, nie wiem, mecz zaczęliśmy nie tą grą, co mieliśmy grać. Gdzieś tu piłka krążyła, niby utrzymywaliśmy się przy niej, ale nie było żadnych sytuacji bramkowych, nic. Za to przeciwnik każdą naszą stratę, każdy nasz błąd wykorzystywał, od razu piła do przodu na pełnym gazie. No i było widać, że no chcą bardzo. My też chcieliśmy, no ale no może dzisiaj ten charakter faktycznie, było widać to na boisku. Środek pola przegrany, piłka stracona, zaraz powolny jakiś powrót, a przeciwnik nas raz, dwa kontrował. I w tym dzisiaj widzę naszą porażkę, w tym, że traciliśmy piłę, a przeciwnik to wykorzystywał. Szybko przechodził do kontry, a my, tak jak trener mówił, powolna gra, zero przyspieszenia, niby cały czas utrzymywaliśmy się przy piłce, ale nic z tego nie było tak naprawdę, zero sytuacji. Troszkę szkoda, bo też dzisiaj macie zakończenie sezonu i tak gdyby to zwycięstwo było dzisiaj pewnie, to też byście mieli większe powody do radości. Ale tak jak wspominamy, no jest to sezon jednak dla was udany i dzisiaj pewnie będzie można trochę się radować z tych wyników tegorocznego sezonu. No oczywiście, bo runda jak dla nas wydaje mi się udana. Zaczęliśmy sezon z nowym trenerem, wszystko, nowi zawodnicy przyszli. Także tak jakbyśmy od początku trochę to zaczynali i też zarząd, to wszystko, ten klub jakoś teraz się buduje. Także ta nasza pozycja w tabeli, no, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo dobra. I mieliśmy szczęśliwe mecze, mieliśmy pełne mecze, także nie mamy co na pewno narzekać i jakoś ubolewać nad tym dzisiejszym spotkaniem. Runda jak najbardziej wydaje mi się udana, też dobrze przepracowana. Druga runda przed nami, znaczy następny rok i tą rundę już zaczęliśmy. I wydaje mi się, że porażka też jest czasami dobra, bo jest o czym mówić. Też zejdziemy trochę na ziemię, popracujemy nad tym, taka porażka też może jakiś charakter nam zbuduje, że musimy następnie inaczej podejść. Także na pewno nie będziemy ubolewać. Tak jak pan mówi, dzisiaj mamy zakończenie, Andrzejki. No trudno, lepiej byśmy się na pewno bawili przy zwycięstwie, ale też nie będziemy siedzieli przy krzesełkach i tylko będziemy się dobrze bawić na pewno. Jasne. Dziękuję bardzo. Trzy pytania? Mariusz Słowa, pana Waleśnicka. Koncentracja, motywacja, brakowało tego faktycznie, już nie mówię o dzisiejszym meczu, bo tak gdzieś ta maszyna jakby trochę zaczęła zrzucać chwilę wcześniej. Tam z Kamierzyce, Koźmi, może trener, może zawodnicy. Czy to jest... My o tym bardzo dużo rozmawiamy, nie chciałbym też... Nie, myślę, że tutaj zawodnicy mogą potwierdzić, i czy treningi, czy odprawy, to nie jest tak przed takimi meczami właśnie z teoretycznie słabszymi zespołami, bo ja cały czas powtarzam, między pierwszym a ostatnim zespołem w czwartej lidze jest tak niewielka różnica. To każdy może z każdym wygrać, każdy może z każdym przegrać. I żebyśmy też nie popadali w to, że my nagle też mamy zespół, my też po odejściu niektórych zawodników po prostu też ściągnęliśmy, czy mamy zawodników swoich, tak? I to jest cały czas budowanie. Gdzieś byliśmy, znaczy jesteśmy cały czas gdzieś w czubie tabeli, zaczęło się dość głośno mówić o tej trzeciej lidze i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że trochę takie zmęczenie bardziej przyszło może... Mentalne bardziej, nie? Bo pod tym względem się nic nie zmieni. Są trudne mecze takie jak dzisiaj, dlatego że przeciwnik, którym no, nastawi się najwyraźniej na obronę, no bo wie dobrze, gdzie może poszukać punktów, trzeba prowadzić atak pozycyjny. Czym my musieliśmy prowadzić atak pozycyjny? On nie jest łatwy. Nie? Jeszcze jak nie wychodzi ten mecz, nie wejście w mecz, jest dużo niedokładności, to tak się gra najłatwiej, jak się przeciwnik po prostu. No, wziąć piłę, odebrać, rzucić do przodu. To jest oczywiście taktyka i to jest mądra taktyka. I ona bardzo często jest skuteczniejsza od tej, gdzie trzeba prowadzić tą grę. Nie, no, nie ma. Zdaniem trenera ten zespół potrzebuje
zmian, uzupełnień. Ja uważam, że każdy zespół zawsze potrzebuje świeżej krwi. Zawsze. Czy jeden, czy dwóch zawodników, czy to będzie taki zawodnik znaczący, czy wiodący, czy taki bardziej wchodzący, ale zawsze musi ktoś do zespołu przyjść i my też tak będziemy na pewno działać. Świeża krew to znaczy, że coś się w zespole dzieje. Jak będzie stagnacja, to za chwilę każdy będzie wiedział, że gra, każdy ma swoje, kto ma swoje pewne miejsce, kto nie. To już takie przyzwyczajenie za chwilę wchodzi. To jeden taki lider, jeden człowiek zadowoli, czy to mówiła jakaś formacja? Nie będziemy tutaj, nie mamy budżetu 2 milionów złotych, że możemy sobie teraz jeździć po okolicy i dobra, tego. Tak? Nie, tu tak nie będzie, może kiedyś będzie, daj, oby tak było, ale na pewno nie od razu. Tak? Chcemy to robić. Jest naprawdę sporo zawodników gdzieś w okolicy i najważniejsze to, żeby mieć fajne, dogadać się z klubami, na przykład z niższych lig, rozmawiać, są uzdolnieni, brać, wychowywać. To jest proces, nie? To się tak nie da, ale na pewno też takich zawodników byśmy chcieli, który by coś wniósł do zespołu. Nie? Przede wszystkim takie, chociażby tą cząstkę tej rywalizacji większej, nie? Żeby tam pozostali nie czuli już się pewni. Trochę nam się udało w tym sezonie, chociażby przez to, że jak nie było Krawczenki, czy nie było Bugzela, czy nie było w pewnym momencie Chapka, no to też wygrywaliśmy te mecze. Nie? Bo tak wszyscy mówili, że jak ich zabraknie, to będzie problem, a jednak nie. Także to też jest dobre, ale myślę, że wiemy, co robić. No i żeby takich meczów jak najmniej przegrywać. No. Dobrze, nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.